Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu chciałem pokazać, na czym polega operacja nazywana krótko SNAP. Jest to operacja, która służy do podsuwania lub rozmieszczania obiektów w interakcji z kursorem 3D. Aby pokazać, na czym to polega, wstawię może na scenę klocka, czy też cube'a. I teraz, mając takie dwa cube'y ustawione gdzieś w siatce, zacznijmy od tego menu. Menu aktywuje się skrótem klawiszowym Shift-S. I pierwsza opcja w tym menu nazywa się Selection to Grid. Oznacza ona, że zaznaczone obiekty mają się ustawić równo w oczkach siatki. Gdy kliknę lewym klawiszem na tę opcję, obiekty się przesuwają tak, aby ich środki stały równo w osiach siatki. Jeżeli siatka będzie odpowiednio gęsta, wtedy przesunięcie obiektów może być mniejsze, ponieważ jest wymagany mniejszy skok, aby obiekty zajęły miejsce zgodne z oczkami siatki. A więc skalując sobie widok, mogę w pewien sposób regulować, jak gęsto lub też jak rzadko, lub też w których miejscu obiekty będą rozmieszczone. Teraz następna opcja to jest Selection to Cursor. Ta opcja powoduje, że obiekt zaznaczony ustawia się dokładnie w takim miejscu, w którym znajduje się kursor 3D. Aby to pokazać, zaznaczyłem jednego cuba, teraz wciskam Shift-S, wybieram opcję Selection to Cursor i obiekt przesuwa się z obecnego miejsca do nowego położenia, w którym właśnie znajdował się kursor. Podobnie można zrobić, ustawiając kursor w miejscu, w którym znajduje się obiekt. Jest to operacja odwrotna. Zaznaczam obiekt, naciskam Shift-S i wybieram Cursor to Selected. Cursor to Selected przydaje się wtedy, kiedy chcę mieć położenie na przykład idealnie pomiędzy dwoma obiektami. Na przykład w tej sytuacji, kiedy mam zaznaczone dwa cuby, wybieram sobie Cursor to Selected i wtedy kursor ustawia się dokładnie pomiędzy klockami. Na przykład obrót tych klocków spowoduje, że będą kręciły się wokół wspólnego środka. Kolejna opcja to Cursor to Center. Jest to opcja, która pozwala kursorowi wrócić do środka układów współrzędnych. Podobne działanie miała opcja Shift-C, z tym, że opcja Shift-C dodatkowo jeszcze przeskalowuje widok tak, aby były widoczne wszystkie obiekty w możliwie optymalny sposób. Kolejną opcją jest Cursor to Grid. Jest to opcja podobna do Selection to Grid, z tym, że dotyczy nie obiektów, ale samego kursora. W przypadku, gdy kursor jest ustawiony gdzieś w przestrzeni 3D, naciśnięcie Shift-S, wybranie Cursor to Grid powoduje, że kursor ustawia się idealnie równo z siatką. Widać, że się minimalnie przesunął. Pokażę to może jeszcze raz na grubszej siatce, na przykład tutaj. Wybieram Shift-S, Cursor to Grid i kursor skoczył do najbliższego miejsca, gdzie przecinają się osie siatki. Ostatnia opcja to Cursor to Active. Jest to opcja, która przesuwa kursor do aktywnego obiektu. Obiekt oczywiście musi być zaznaczony, by był aktywny, a jeżeli jest tych obiektów zaznaczonych więcej, wtedy w zaznaczeniu jeden z nich zawsze będzie obiektem aktywnym. Wciskam Shift-S, wybieram Cursor to Active i kursor powędrował do aktywnego klocka w zaznaczeniu. Podobnie z Shiftem mogę kliknąć prawym klawiszem kolejny klocek, wybrać Cursor to Active i kursor wędruje do kolejnego klocka. To jest menu, które nazywa się Snap. Dziękuję za uwagę.